Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Dokładnie w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2023 roku ambasador Polski na Ukrainie, pan Bartosz Cichocki, został wezwany do ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Miało to miejsce w związku z wypowiedzią prezydenckiego ministra pana Marcina Przydacza. I tutaj warto przytoczyć te słowa, które wypowiedział minister Przydacz na antenie Telewizji Polskiej, które no tak zbulwersowały stronę ukraińską. Minister Przydacz, pytany w kwadransie politycznym na antenie TVP1 o to, czy schłodziły się relacje pomiędzy Polską i Ukrainą, powiedział i tutaj jest cytat: "To co najważniejsze dziś, to obrona interesu polskiego rolnika." Jesteśmy w okresie żniw. Polskie zboże musi zostać zebrane, musi zostać zmagazynowane i dystrybuowane po odpowiedniej godnej, go, godnej cenie. Jeśli chodzi o Ukrainę, Ukraina naprawdę otrzymała dużo wsparcia od Polski. Myślę, że warto by było, żeby zaczęła doceniać to, jaką rolę przez ostatnie miesiące i lata dla Ukrainy pełniła Polska. Stąd też takie, a nie inne decyzje, jeśli chodzi o ochronę granic. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, tutaj minister przydacz powiedział coś, co jest oczywiste. Ochrona interesu polskiego rolnika jest polskim interesem narodowym i musimy sobie zdawać sprawę z tego, że 15 września bieżącego roku ma skończyć się unijny zakaz importu czterech produktów rolnych z Ukrainy. No ale Polska, podobnie zresztą jak inne państwa. Takie jak Bułgaria, Rumunia, Słowacja czy Węgry, domagają się przedłużenia tego zakazu, co jest oczywiście zgodne z interesami narodowymi tych państw. Minister Przydacz podkreślił, że zboże ukraińskie powinno przede wszystkim wypływać kanałem czarnomorskim, przez port pod Odessą, więc to jest jakby też istotna, istotny kontekst tego, tej, tej wypowiedzi. Marcin Przydacz spuentował swoją wypowiedź takimi słowami. Jasne jest, że nie możemy tutaj w kontekście polityki rolnej i ochrony polskich granic przed zalewem tego typu produktów, zrobić jakieś kroki w tył czy w bok. Trzeba tutaj twardo stać na stanowisku interesu państwa polskiego i Ukraina powinna zacząć doceniać to, co robi dla niej Polska. Koniec cytatu. Szanowni, po, szanowni Państwo, po tych hmm, słowach. Marcina Przydacza Andrii Sibiga, czyli zastępca szefa kancelarii prezydenta Wołodymiera no powiedział też ostre słowa: Cytuję, kategorycznie odrzucamy próby narzucania polskiemu społeczeństwu przez poszczególnych polskich polityków bez podstawnej opinii, że Ukraina nie docenia pomocy ze strony Polski. Dodał, że to oczywista gra, która służy do tego, aby realizować własne interesy. Nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością, to manipulacja, prawda wygląda inaczej. Koniec cytatu. Andrzej Sibiga dodał jeszcze, że Ukraina jest w stanie wojny, a próba, jak to określił, wytargowania od niej czegoś więcej jest cytuję, równoznaczna ze zdradą, która nie powinna mieć miejsca w naszych stosunkach. Koniec, koniec cytatów. Andrzej Sibiga poszedł nawet dalej pozwolił sobie na no, daleko idące uwagi pod adresem Polski. Tutaj kolejny cytat. Zastępca szefa kancelarii prezydenta Władimira Zełęckiego powiedział: W wyjątkowych okolicznościach, naciski, by Ukraina w ramach wdzięczności dla Polski zaakceptowała zamknięcie swoich granic dla ukraińskich produktów rolnych, jest równoznaczne ze zmuszaniem nas do wyrażenia zgody na eutanazję. Nie ma nic gorszego gdy, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za, za ratunek, nawet gdy krwawisz. Koniec, koniec cytatu. No, szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z, no, można powiedzieć, takim nieprawdopodobnym wręcz. Poziomem arogancji strony ukraińskiej, arogancji, która została bardzo szybko podjęta przez MSZ rosyjski, i te słowa Andrija Sibigi bardzo szybko starała się wykorzystać rzeczniczka prasowa rosyjskiego MSZ-u, Maria Zacharowa. Też myślę, że warto tutaj zacytować, właśnie fragment tej, tej wypowiedzi. Maria Zacharowa powiedziała: cytuję. Wiecie, jak to jest z wilkiem, który mówi do owcy. Zaczęłabyś doceniać, że z całego stada cię, wybrałem cię na obiad. I wtedy owca zaczęła się domyślać, że to nie będzie obiad dla dwojga. No i tutaj, oczywiście, padły te. Da, koniec cytatu. I tutaj, padły dalej słowa o tym, że władze Ukrainy, cytuję, najwyraźniej podejrzewają, że z polską pomocą nie wszystko jest w porządku. A zachodnia część Ukrainy może utonąć w przyjaznym uścisku sąsiada. Koniec, koniec cytatu. No, to jest powtórzenie oczywiście tez. Rosyjskiego MSZ-u, który od dłuższego czasu stara się przedstawiać stronie ukraińskiej taki obraz, że Polska miałaby dążyć do zajęcia zachodnich ziem, ziem Ukrainy. Niemniej jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której polska bezwarunkowa pomoc okazywana Ukrainie, nie jest traktowana ze wdzięcznością, a na pewno nie tą wdzięcznością, natomiast służy do tak naprawdę mm, takich antypolskich wypowiedzi, które, które tutaj także. Zacytowałem. W odpowiedzi na wezwanie polskiego ambasadora do ukraińskiego MSZ-u polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało swoje stanowisko 2 sierpnia bieżącego roku u Szarze dafer Ukrainy w Warszawie. I w tymże oświadczeniu możemy przeczytać cytuję, że Polska chce dobrych relacji z Ukrainą, ale muszą być one oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dla narodowych interesów. Koniec, koniec cytatu. W tym oświadczeniu możemy także przeczytać, że oba państwa powinny unikać słów i działań, które miałyby właśnie szkodzić wzajemnym dobrym relacjom i że to też cytat: Polska oczekuje od Ukrainy gotowości do uwzględnienia naszego stanowiska między innymi w sprawie ochrony polskiego rolnictwa, ale też innych Kwestii. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, oczywiście tego typu wypowiedzi są znacznie spóźnione, tego typu stawianie sprawy jest znacznie spóźnione w sytuacji, kiedy Polska udzieliła już Ukrainie pomocy wartej kilkadziesiąt, co najmniej kilkadziesiąt miliardów Złotych, mówię co najmniej, ponieważ są szacunki, które mówią, że już cała ta pomoc i pomoc wojskowa, i pomoc humanitarna, i finansowa, i, udostęp, i, i oczywiście pomoc udzielana przez obywateli polskich związana z goszczeniem tutaj Ukraińców. Już opiewa na kilkadziesiąt miliardów, nie złotych, a euro. Są i takie, tak jak powiedziałem, szacunki. No i cóż, no czego się można spodziewać dzisiaj po stronie ukraińskiej jak nie dalszego wzrostu roszczeń, dalszego, powiedziałbym, takiej pretensjonalnej narracji, którą obserwujemy, i myślę, że już warto było reagować, i to bardzo stanowczo na słowa Andrija Melnyka, który był ambasadorem Ukrainy w Berlinie, który pozwalał sobie na wybielanie Stepana Bandery, który pozwalał sobie na relatywizowanie zbrodni dokonanej przez Ukraińców na Polakach, ludobójstwa, które zostało dokonane na, na, na Polakach, między innymi na Wołyniu. W związku z tym dziś to jest zdecydowanie spóźnione. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że Niemcy i Rosja będą starały się wykorzystać tę słabość Polski w relacjach z Ukrainą i będą starały się, tak jak Niemcy to robią, przedstawiać siebie jako głównego, czy jednego z głównych tak naprawdę donatorów Ukrainy i jednego z najważniejszych partnerów tego państwa, natomiast Rosja będzie starała się tutaj właśnie akcentować kwestie zachodnich ziem ukraińskich, które miałyby właśnie być no, narażone na działania, na działania Polski, czy, czy Polska miałaby chcieć zająć te ziemie, co jest oczywiście absurdalne z punktu widzenia i całej geopolityki i strategii państwa polskiego i jakby też słabości sił zbrojnych Rzeczypospolitej dzisiaj. No niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że słabość państwa polskiego, słabość polskiej dyplomacji, to, że po, rzecznik prasowy MSZ-polskiego mówił, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego, dzisiaj się mści i mścić się jeszcze będzie. Myślę, że to jest dopiero preludium. Należy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj Ukraina, która jest pogrążona nie tylko w ogromnych problemach gospodarczych i społecznych, ale także spo, styka się z ogromnym problemem korupcji, już tu właściwie mnóstwo jest raportów na ten temat, jak ogromna jest skala korupcji na dzisiejszej Ukrainie i musimy sobie zdawać sprawę, że im Ukraina będzie słabnąć, im będzie tak naprawdę przegrywać, bo przegrywa tę wojnę, to to, jest, to, to widać, widać także te niepowodzenia kontrofensywy ukraińskiej, tym mocniej będą rosnąć, Nastroje nacjonalistyczne na Ukrainie i mm, także taka, powiedziałbym, narracja pretensjonalna, będą się pojawiać oskarżenia, będą Ukraińcy będą szukać winnych tego stanu rzeczy, złe, fatalnego stanu gospodarki, fatalnego stanu mm, w ogóle w państwowości ukraińskiej, oraz oczywiście przegrywania na, na froncie. I nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że znajdą się takie siły polityczne na Ukrainie, które będą chciały oskarżyć Polskę o Właśnie tę klęskę Ukrainy. Będą starały się oskarżać Polskę, że nie dość dobrze pomagała Ukrainie, że ta pomoc nie była zbyt taka, jakiej by Ukraińcy potrzebowali. Będzie na pewno przypominana kwestia właśnie tego, tego eksportu zboża ukraińskiego. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj jest tak naprawdę już ostatni dzwonek. Ostatni dzwonek, aby usztywnić polskie stanowisko, aby zacząć domagać się od Ukrainy uwzględnienia. Polskiego interesu gospodarczego oraz także y, oczywiście akcentować kwestie polityki historycznej i y, tak, aby wymóc na Ukrainie penalizację banderyzmu, penalizację także symboli nazistowskich, takich jak symboli dywizji Waffen-SS i bezwzględnego domagania się natychmiastowych, masowych ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. To jest dzisiaj polska racja stanu, polski interes narodowy, natomiast dalsza polityka uległości, dalsza polityka bezwarunkowej pomocy dla Ukrainy niestety będzie skutkować coraz bardziej arogan Coraz bardziej roszczeniową postawą władz w Kijowie. Dziękuję Państwu za uwagę.